coś się dowiedzieć. Mhm. Guście. 22. Mogę powiedzieć tyle, że domyślasz się, że część jego zaklęć ma na tyle krótki zasięg, że musiał się zbliżyć. No generalnie jak Kastel skraca dystans, to nie jest dobra informacja dla Melasu. Tak. Dobra. To tyle. A! Jeszcze krzyczę ten do tego gościa. Jak jest disgraced? Panie niehonorowo zwolniony były dyrektorze zbrodniczej organizacji planującej przejęcie władzy nad Glitterworldami. Proszę się trzymać, uratujemy pana, żeby mógł pan odpowiedzieć za swoje poczynania. Tak, postawiłem pana przed trybunałem w Hadze. Nie wiem, czy to jest dyplomacja, czy intimidate? Ej, powiem w ten sposób. Leia bardzo chciała być reassuring. Rzuć na dyplomację. Tym razem pozwolę, żeby to była dodatkowa darmowa akcja, ale jeżeli dalej będziecie chcieli mu w ten sposób pomagać, to zamiast rzutu na wiedzę. Dobra. Kijowy rzut. Dobra. Okej, rozumiem, że glow. Zastanawiam się, czy ktoś tutaj... Patrzę na Heista i szczerze mówiąc, w naszej obecnej sytuacji nie wydaje mi się, żeby jeszcze był czas, żeby to kastować. Bo to nie jest aż tak dobre zakręcie w tej edycji. Daze Monster raczej nie zadziała, bo Vampirek jest na pewno poniżej CR5. Szczerze, zastanawiam się między dalszym ładowaniem, zbieraniem informacji, a rozpoczęciem przyzywania istot tych niebiańskich jeleni, żeby chociaż flanki dawały. Dobra, zacznijmy od darmowej wiedzy. Na razie dalej wampir nie oberwał, więc nie ma sensu rzucać w regenerację. Kurwa mać. Dobra. Szczerze. Spirit Shield. Znaczy, jako rzut na wiedzę. Jako rzut na wiedzę. Tak na wszelki wypadek już sobie przygotowałem token. Okej, rzut na wiedzę. 37. Wystarcza, żeby dowiedzieć się dokładnie, co to zrobi. Spirit Shield, tak? Tak. Ta istota może użyć dowolnej liczby z przyzwanych przez siebie duchów. Żeby stworzyły tarczę wokół niej. Każde obrażenia otrzymane przez tą istotę, gdy jest otoczona tarczą, są zmniejszone o połowę. Druga połowa wchodzi w jednego z duchów. Jesteś w stanie ocenić, że w tym momencie jako prep do całej sytuacji
jest otoczony tarczą z dwóch duchów. A i pokażę pasek odpowiedni. Powinniście widzieć niebieski pasek z HP-kami i tarczy. Yep. Okej. Okay. Czyli połowę obrażeń dostaje w zielony pasek, połowę w niebieski. Mhm. Okej. Okay. Dobra. Akcja Swift. Otwieram portal tym razem za tymi ciupaskami. Akcja standardowa, przyzywam niebieskie jelenie. Chwila, to jest... ja mam trójkę, niebieskie jelenie to jest dwójka, czyli ja chyba w tym momencie rzucam D3. Zgadza się. Tak, tylko poziomowo. Okej, okay, dobra. Dwa jelenie poproszę. Okej. Okay. Dwa jelenie coming right up. Dobra, i one mogą się w tej samej turze... Controlled by glow. Dobra, czyli AC 13, HP 15. Controlled by glow, dobra. Resztę możesz im ustawić chyba. Ja. I jeden zniknął. Kurwa mać. Nie wiem, co zrobiłem. Przez chwilę miał pasek, więc było dobrze. Dobra. Wybywać ci go? No, tego co ma pasek życia, tak. Proszę bardzo. Dobra. Okej, okay, ten zostanie, ten zrobi Guarded Stepa. Tak, wydać... rzecz biorąc, możesz go przyzwać w innym miejscu portalu, nie? No tak, no ale i tak czy siak, wiesz. Bo chcę po prostu, jak chcę ruchu, chcę dać flankę Lei. No i spróbuję go dziabnąć swoimi porożami. Okej. Okay. Też mam flankę. Czy jego ataki liczą się jako magiczne? No jest Celestial, w sensie ma ten jeleń ma nałożony Simple Template Celestial. Okej. Okay. I to chyba działa się w ten sposób, że no nie ma bonusowych obrażeń, ale że właśnie takie istoty może atakować. Aha. Nie, mówię, już nie pamiętam dokładnie, jak żeśmy robili. Już patrzę. On chyba ma po prostu smite'a. I smite jest magicznym atakiem, nie? A, chyba, że tak. Dobra, no to przy okazji swift action, smite. Oprócz tego może być good aligned. Tak, tak, jest good aligned. Bo pamiętam, że na pewno przyzywałem je już do walki właśnie chyba z duchami na koncercie. Tak, tak, tak. I one w przeciwieństwie do żab coś im robiły. Tak, mogą używać smite'a, ale ich ataki nadal są chyba normalne. Znaczy no, Smite Evil to już raczej sprawia, że... No tak, znaczy Smite Evil sprawia, że wchodzi, ale tego może użyć tylko raz na dzień. Mhm. No dobra, to Swift Action używa Smite'a, bo 23 trafia? Tak. I chyba Smite działa w ten sposób, że to się trzyma do momentu, jak istota żyje, która jest celem. Kurde, tak... w tej wersji? Możliwe. Przynajmniej tak było w Pathfinderze. No dobra, to jeżeli tak działa to w Pathfinderze, to zachowujemy, że tak działa w Pathfinderze. Działa w Pathfinderze. Dobra, czyli jak trafiłem, no to poraże zadają 6 plus 2 i dodatkowe 2, ponieważ jeleń ma 2 hit daje. Aha. I Smite Evil daje mu tyle. Tak jest. Okej. Okay. Dobra, okay. To jest to. I szczerze, dobra, ten drugi się nie rusza, ale korzysta z tego, że jest flanka, więc...
Zapraszam. Test Swift Action. Smite. Biję w środkowego. No tak, no bo daje. No tak, Leia daje flankę. Jasne. 19? Trafia. Trochę gorzej. Okej. Okay. Dobra, to było to, to było to. Dobra, dalej się nie ruszam i to będzie. Tak, moja kolej. Moja tura, koniec mojej tury. Okej. Okay. A. W sumie nie wiem, jak to liczyliśmy, że teraz im zostały dwie. Sekundy. Aha. To sobie zostawi na. To nie zadziała. Aż tak głupi nie jest. Okej. Okay. Przenosi swój wzrok na Leję. Leja, poproszę rzut obronny na wolę. Oj! Mój ulubiony rzut! Tak. Dziękuję, kostko. Czujesz, jak twoje ciało staje się sparaliżowane. Jałaj, hold person, tak? Oczywiście, że hold person. Okej. Okay. A czy on w tej chwili czuje potrzebę zrobienia czegokolwiek innego? Nie. To jest klasyczna sytuacja na początku walki, kiedy przeciwnik rucha was tak totalnie, że nie musicie specjalnie starać. No dobrze. Samantha, rzut obronny na wolę poproszę. Rzucam. Nie, to inny efekt. I cyk. 14. Podobnie jak przed chwilą Leia, duch próbował wniknąć w twoje ciało, ale opierasz się o pętaniu. Wiesz co, jak on próbuje wniknąć, to może być takie, że się spinam w sobie, jeszcze go tak łapię. Łapię tego ducha i go tak wyciągam i mówię: za długo jestem w tej branży. Aha. Okej. Okay. No i Zandar. Zaczyna ciężko dyszeć, opiera ręce o podłogę. Widzicie, jak na jego czole formują się kropelki potu. Samantha. Dobra, się zastanawiam nad jedną rzeczą. Jak coś, to cały czas wchodzę w Photon Attunement od poprzedniej tej. Aha. Jestem, to będzie moja na dwójce, tak?
Ale się zastanawiam, co się bardziej opyla, bo... Dobra. Dobra, więc co ja zrobię, to tak, odpalę Dark Matter jako move action i dostaję der 2. Nie pamiętam, jak to ostatecznie co to oznacza. I nie wiem, biję w środku. Fizyczne obrażenia zmniejszasz o 2. A oni zadają fizyczne, przepraszam. Nie. Bo... Są incorporeal, mogę... więc. Mogę to cofnąć? Proszę. Znaczy nie, poczekaj. Jak to jest dokładnie opisane? Resist zadają, physical damage, tak. Zadają fizyczne, ale w EAC, czyli tak zmniejszasz o 2 obrażenia od nich. Okej. Okay. Dobra, i klepię jednego z nich. Przynajmniej próbuję. Aha. Widzę, że mój pierwszy cios tam nie trafił w jednego z tych duchów. Była chwila przerwy, jakby wyciągam. I znowu poprawiam, tnąc od dołu z lewej. Submit. 15 i... Ten. A 15 wystarcza. Wystarcza, czekaj, tylko jeszcze podliczę obrażenia, czy tutaj to wyłapał. Wiesz co, to będzie chyba 13 obrażeń. Gdyż, ponieważ tak, ten, photo mode. Więc... I? Którego biłeś? Powiedzmy, tego środkowego. Okej, okay. On wcześniej już dostał lekki cios od jelonka. Mhm. Okej. Okay. Pyk. Co jest? A, to wiem, to wiem. Okej. Samanta, czy coś jeszcze? Halo? Sorry, przepraszam, możesz powtórzyć? Coś jeszcze. Tak. Chcę rzucić na Battle Sense i szybko sprawdzam, co tam mamy. Mhm. Spirit Shield i Irresistible Charm bym zobaczył. Okej. Okay. Coś o tym sam wiem, ale zobaczmy, jak w grze. Zmniejszasz poziom trudności dalszych rzutów na... Jak coś, to jest na temat nieumarłych, więc ja mam obniżone te ceki. Klasowo. Nie klasowo, tylko tak. Nadal za mało. Okej. Okay. Okej. Okay. A zmniejszasz poziom trudności przyszłych rzutów. Dobra, duchy. Dobra, ponieważ Leia jest sparaliżowana, ma dex jak liczony jakby był minus 5, to one będą napierdalać, bo czemu by nie? Jeżeli ma, zaznaczę sobie na karcie kondycję paralyzed, to powinno zliczyć dobrze. Okej. Okay. W sensie, no, da... Dobra. No, dobra. Przeliczam. Duch po lewej wykonuje całorundowy atak, żeby zaatakować dwa razy.
Pierwszy 21, drugi 14, oba w EAC. Dobra, 14 EAC jest, więc zrównuję. Mój okay. Płaszcz w tym stanie działa? Tak. I w sumie czy działa na duchy też, ale... Tak, tak. Nie powinien. To jest, ale pytam, 1, 2 to jest chybienie. Dobra, rzuty. O. Jak chciałeś niskie, nie? Okej, okay. Czyli dostajesz oba ataki, to będzie w takim razie 2d6 plus 12 slashing damage. O. Drugiemu się spodobało, w związku z czym zrobi dokładnie to samo. Hit me! Po to wziąłem, kurwa. Nie, Samantę wleję. No, ja po to wziąłem, chciałem ją zasłonić. Nie. Moja kiochaj, czy jak to się nazywa? Nie unikasz tego kryta, niestety. Okay. Ten jaki wredny efekt ma? Żadnego. A to. Po prostu kolejne 2d6 plus 12 obrażeń, tak? Jaj. A tym razem niskie kostki. Dobra, Leja, jedyne co możesz zrobić to... Znaczy, inaczej, możesz rzucać na wolę, żeby wyrwać się z paraliżu i możesz wykonywać akcje mentalne. Dobra. Wola. O. 24. O, jakie jest to jego zaklęcia. Wystarcza, żeby wyrwać się z paraliżu. Dobra, ale to jest chyba całorundowa, nie? Chyba tak. O tym. Darmowy rzut na wiedzę? Dalej jest darmowy. Tak, tak. Dobra. Tak, full action to attempt to end the effect. Dobra. Więc tak, photon mode jest na dwóch oczkach. Oprócz tego krzyczę do CEO. Panie były dyrektorze, proszę zobaczyć, tak to się robi. Mam się takie szybkie pytanko techniczne. Czemu ty masz dopiero na dwójce? Bo zapomniałem deklarować, czy na pierwszej rundzie. A, okej. Okay. Dobra. Czy chcesz rzucić na dyplomację? Tak. Okej. Okay. No, okay. To lepiej, ale dalej chujowo. Tak. Zdaje się, w ogóle ciebie nie słyszeć, jakby siedział we własnej głowie w tym momencie. Rozumiem, że to wszystko? To wszystko, tak. Blow. Dobra, zakładam, że Leja jeszcze nie dostała hapeki. Jeszcze nie. Dobra. Zostało mi z 10 staminy. Dobra. Kurwa mać. To jest dobre określenie tego, co się dzieje w tej walce. Akcja... Chociaż... Bo ja chyba miałem limit... Kurwa ilu? Chyba, że 3 istot? Nie, 5. Dobra, 5 istot. Okej, dobra, to... akcja, znaczy inaczej, zacznijmy od akcji darmowej, rzut na wiedzę, pa. Szczerze, idę w Spirit Cola, bo jeżeli może sobie pakować tarcze duchami, to pytanie ile w sumie może ich przyzywać. Okej. Okay. Mistycyzm. Okej. Okay. Jasne.
Spirit Call. Jako standardową albo legendarną akcję, ta istota jest w stanie przyzwać D3 plus 1 duchów. A D3 plus 1. Tak. A tak po prostu, nie ma limitu ogólnie. Mogę powiedzieć, że ma górny limit, ile naraz może kontrolować, ale jest on związany z inną umiejętnością. Znaczy ze Spirit Masterem. Okay. Ponieważ ten limit jest zmienny. Okej, okay, dobra. Kurwa, walka summonerów. Okej, dobra, nie mam co leczyć. Dziwna ta arena Pokemonów, ale spoko. Zakręć bufujących nie ma sensu, bo znowu haste nie jest aż tak gruby w tej sytuacji. Inne by days nie działały. Wyobraź sobie, że on uznał dokładnie to samo. Też ma haste na liście i go nie używa. No. A szkoda, bo fajne, to jest bardzo fajne zaklęcie. Dobra, akcja standardowa. Haste jest zajebistym zaklęciem w każdej edycji, tylko nie w Starfinderze. Przyzywam kolejne niebieskie jelenie. Znaczy, okay. To jest zależnie od klasy. Akurat na Solarian ma problem, że musi się najpierw zbufować. Mhm. A wszystkie dookoła tego... Dobra. Możesz sobie ustawić, jak chcesz, żeby się przyzywały. Dobra, i ten się poprawić. Ten się przyzywał, tak. Ten się przyzywał, poprawić im liczniki. Tak, ten miał 3. Tak, tak. Dobra. Zaczynając od lewego. To zjadę mu licznik do jedynki. Dobra. Smite jest dalej jego aktywny. Próbuję atakować. D20, nie D30, kurwa. Dobry ten smite. 20 trafia. Dobra, czyli D6. D6 plus 2 plus 2. Dobra. Ta istota nadal stoi. Dobra, ten przyzwany odpala smite'a jako swift action i wali w tego, ponieważ flanka. Jasne. Okej. Okay. Tam się trafia. Oczywiście. Zmienię mu licznik. Ten swojego smite'a odpalił, więc wali w tego. Jelenie MVP na razie najwięcej obrażeń im zadają. 14 nie wystarcza. Okej, okay, dobra. Swift, smite i jebie z flanki. O. Ciekawe, czy Glow ma takie, o kurwa, to więc tak się czuł Hannibal pod kannami. Dobra, czyli robię 2d6 plus 4. I pytanie, czy bonusowe obrażenia ze smite'a się też dublują? Tak. Dobra. Czyli 2d6 plus 4 plus 4. Okay. Nice. No, mogło być lepiej. Bum. Temu nie zmniejszyłeś licznika. Dobra, dzięki za przypomnienie. Dobra. I ten, szczerze? Co robi? Szarża? Znaczy to akcja ruchu Swift Action Smite. Aha. Tylko to już bez flanki. Never mind. Dobra, licznik zmniejszony. Okej. Okay. Akcję wiedzy zrobiłem. Dobra. Sioryba. Okej. Okay. Okej. Okay. Wampir patrzy na jelenia, który próbuje go szturchać. Wzdycha ciężko. Boże.
wiem, czy mógłby go przejąć. Nie wiem, przynajmniej brzmiało to zadanie. O czym? O, tylko dwa. Przyzywa sobie kolejne dwa duchy. Masz fajne summony, ale moje są fajniejsze. To jest chyba tak zwana przewaga typu, nie? You call that a summon? No, that's a summon. Add turn. One mają plus dwa inicjatywy. I 8. Wyobrażam ten hangar, że jelenie wszędzie tylko latają. Duchy za nimi ganiają. Wszystko brakuje myśliwych. Dobra. To jest jego Spirit Call Standard. Dobra. Czy jeszcze coś śmiesznego może zrobić? On się w sumie jeszcze odwraca na chwilę w kierunku Zondara. Przygląda mu się. Po czym uśmiecha się do was. Moja kolejna ofiara jest niemal gotowa. Na waszym miejscu zacząłbym uciekać. O ile oczywiście uważacie, że pozwolę wam uciec. Ten ziomeczek próbuje posiąść Samantę. Poproszę rzut na wolę. Nie jest w moim typie, ale zobaczmy. No nie jest w moim typie. Nie. Nie, że to próbuję posiąść moją postać. Okej, okay. Teraz marnował swoją całą rundową. Dobra, znowu powtórkę. Mówiłam już coś! Wyciągam. Nie, znaczy nie. Nie, dobra. Nice. Okej. Okay. To robi. Prawie gotowy. Prawie gotowy. To taki jinx. Samantha. Dobra. Co chcę powiedzieć, to... Kurde, czy move action mogę na coś ciekawego wydać, bo wiem, co zrobić ze standard action. Chyba nie. Mawciu, jakie sugestie, co z move action można na Solarianie zrobić? No, różne buffy. Plasma City na przykład. A nie, bo ja planuję sobie odpalić tego... Korona, ale to jest standard action. No tak, a Plasma Shield, jeżeli masz, to jest move action. Boost do obrażeń. Ale tu mogę dwie z te? Mogę dwie z Revelations odpalić naraz? No oczywiście, kosztem jest akcja, jakiej się używa, nie? Okej. Nie, ale Plasma Shield nie mam, niestety. Dobra, to czekaj, to szybko zobaczę, co mam jeszcze z takich move actionów. A nie, dobra, to zrobię tak, że znowu odpalę Dark Matter. Dobra, więc to wygląda tak, że po tych wymianach ciosów i wyciągnięciu tego ducha unoszę przed siebie, chwytając obiema dłońmi za rękojeść broń. Przymykam tym oczy i się skupiam. Jednocześnie moja aura staje się trochę taka bardziej ciemna, niczym czarna dziura. Ale towarzyszy temu
W sumie to jest bardzo fajnie odpowiadać się czarnej dziurze, ponieważ po środku się wygląda to tak utwardzanie, że tak powiem, wzmacnianie powłoki, a na zewnątrz jest świetlista taka otoczka, która pali wrogów. Czyli odpalam te Dark Matter i jednocześnie koronę. Dostaję Cold Resistance i każdy przeciw... Dobra, skopiuję. Ja już jestem na trzecim fotonie, więc jestem fully attuned. Więc każde os... Aha, moment. Czy to znaczy, że oni też dostaną? Jak jest... Any creature. Any adjacent creature that hits you with natural weapon or melee weapon takes... No pytanie, czy duchy kwalifikują się, że mają jako natural albo melee weapon, jeżeli tak, to dostają obrażenia. To jest trochę jak Akazak z jego upgrade'em do pancerza. Ktoś mnie trafił w melee. Ich ataki powinny się liczyć jako natural weapons, bo to są close. Natomiast bardziej mnie zastanawia ta część przy fully attuned, czy będzie też trafiało w glowa i leje. Tak. Znaczy, z drugiej strony to jest połowa mego levelu surowiańskiego, więc tylko 3 hapce, więc... No dobra. Poza tym Leja jest odporna na ogień. A Glow niech się smaży. A Glow może kurde wydać ten move action. Fair enough. Sorry Glow, trzeba się trochę poruszać, bo będziesz miał atrofię serwomotorów. Tak. Kiedy to dostaję już w tym momencie? Jak zaczynasz swoją turę w zasięgu. Okej. Okay. Ale będzie zabawne, jeśli mimo na koniec zabraknie tych 3 chłopców. Żeby nie było, ryzyko jest skalkulowane. To jestem słaby w mapie. Kurwa, dobra, i po tym jak wszystko odpalam, to staję w tej... w gardzie. Długiej. Okej. Okay. To taka myśl, my się cieszymy na tą 20 od tego, a może to jest rzut na wolę ducha, że przyjmuje? Nie, zobaczymy. Wiesz, najpierw były niskie i te młody okay. Są dumne. To tak, Leja, ale duch cię znowu źle dotyka, próbując cię opętać. Uff. Okej. Okay. Leja, duch numer 2 robi zły dotyk, który próbuje cię Paul, opętać. Paul, czy ty zaznaczasz tym duchom te 3 obrażenia? Pierwszy nie dostał, drugi dostaje jak najbardziej. Tak, tak, tak. Uff. Kurde, raz by kostki mogły poruchać, to nie. Wszystko wysoko. Ej, już mnie duchały. To tylko hold person było, a niepełnoprawne opętanie, że mógł napierdalać twoje damage w twoją własną drużynę. Mogłem to dać, ale nie dałem. Za dość nie czatu. No. A z drugiej strony, ale na to marnują całą rundową, więc nie zadają wtedy obrażeń, jak próbują, nie? I nie mają wcale wysokiego DC. Dobra, Leja. Okej. Okay. Znaczy wiesz, nie mają wysokiego DC. Dobra. Ja wiem, wystarczy, że wejdzie raz. 3 obrażenia. Od ognia. Leja chyba ignoruje. Więc 0 obrażeń. No. Mam. Coś podobnego?
Dobra, wypadałoby rzucić na wiedzę, w jakim stanie są te duchy, zwłaszcza ten, którego napierniczałem. Okej. Okay. Never mind. 14. Zmniejsza poziom trudności przyszłych rzutów. Dobra. Są takie cefane, więc idzie full attack. Mhm. I zaczynamy od tego, jak po pierwszym ciosie się rozwali, to w tego. Jasne. No to. Bonus plus dwa slanki. A, tak, tak. Pierwszy no. atak wystarcza, żeby zniszczyć tego. O, drugi atak wystarcza, żeby zniszczyć tego. Dziękuję. Koniec. Ile ja oczywiście krzyczy. Wasz korumpujący dotyk nie jest plugami mego płomienia. I teraz koniec. Okej. Glow. Dobra. Zacznijmy od akcji darmowej. Rzut na wiedzę Spirit Master. Jasne. Yeah. 22. Wampir jest w stanie kontrolować ograniczoną liczbę duchów. Konkretnie jest to zależne od jego aktualnego HP. Złuszone. I tak czy siak to jest wiedza częściowa. Tak, to jest wiedza częściowa. Dobra, dobra. Okej. Okay. Dostaję 3 w staminę. Tak jest. Robi się gorąco. Akcja ruchu przesuwam. One hot draw lady. Przesuwam się. Chyba tutaj. Bo to ma zasięg. No obok. Dobra, gdzie jestem, dobra. Zaksem staranową się wstrzymam. Chcę pojechać z tymi. Jeleniami. Ten się ruszy, bo zaraz zniknie, ale tylko żeby dał flankę. Mhm. Ten się ruszy w taki sposób. Po prostu. Okej. Bo też zaraz zniknie. Nawet nie atakuje, bo już nawet te smajty poszły w pizdę. Nie pamiętam, czy... Kurwa, chyba tego użyłem na tego, fuck. Tak, ten smajtował nam tego. Dobra, czyli chuja to zrobi. Dobra, to sprowokuje akcją ruchu. Nice. No, prowokuje, w sensie... A, zaatakuję se, co muszę przeszkodzić. No, trafia. Trafia, trafia. Okay. One mają niskie AC. A, dobra, 9 obrażeń. Ale dalej żyje. No. Dobra, czyli w sumie zniknie. Temu sobie jebnę ze smite'em, bo jest flanka. Aha. 11 raczej, nope. Nope. Zobaczmy, lewy czy prawy. Aciol, wali w lewego. Prawy do lewego. A nie, chwila, bo chyba smite'a dałem w tego. No dobra, dalej wali w wampira. Okay. Na wampira zużyłem smite'a. Tak. To prawda. Never mind. No nie trafia. Dobra, czyli ten znika. No cóż, jak to standardową. Jest to lepszych pomysłów nie mam, to zużyję na wiedzę.
Okej. Okay. Na wiedzę... Irresistible Charm. Okej. Okay. O. O. To tak, po pierwsze. Jest prawie niemożliwe odwracać wzrok od wampira. Jeżeli próbujesz unikać jego gaze ataków, to żeby look obliquely, jakkolwiek by to się na polski nie tłumaczyło, wymaga will save'a DC22. Jeżeli raz przejdziesz ten test, to jesteś odporny na efekt przez 24 godziny. Czyli tak, jego gaze ataków da się unikać poprzez niepatrzenie mu w oczy, ale ma dodatkowego skilla, który sprawia, że bardzo trudno nie patrzeć mu w oczy. A, czyli żeby zrobić avert gaze, najpierw musisz zdać DC22 will save. Zgadza się. I ponieważ miałeś kryta, to mogę ci zdradzić dodatkowe informacje. Co chciałbyś wiedzieć? To nie wiem, dokończenie Spirit Mastera, bo wcześniej mieliśmy tylko częściowy. Jasne. Maksymalnie jest w stanie kontrolować 20 duchów jednocześnie. Każde 10 HP-ków straconych zmniejsza tą liczbę o 1. Jeżeli jakiś duch nie jest kontrolowany, to natychmiast zostaje zniszczony. Dobra, czyli każde 10 HP-ków zmniejsza o 1, tak? Tak. Dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, to tyle z mojej tury. Jasne. A przepraszam, to nie ten. Najpierw ten się rusza. I sieknie w leje. Oczywiście. A, właśnie istotny paraliż mi zszedł. Piętnaście w EAC. Nieźle gruz. Dobra. Teraz ten się rusza. Prawda prowokuje. 11 w EAC Glowa. I naturalna jedynka. A, tak. Ale nie, nie trafia. Dobra. Rada prowokuje, ale nie mam smite'a na niego, więc... Jasne. Oj. Okej, okay, co zrobi wampir? Bo jej istoty życia zdają się być... mało stabilne. Powinieneś poćwiczyć swoje umiejętności. Boom. Boom. Może wyciągnę coś użytecznego z twojego truchła. Znaczy ja bym proponował w tym momencie skarmić go żabą. Żaba... Możliwe, że chuja mu zrobi. Prawda, on nie jest incorporeal, ale... Będzie długo trwawiła. Zawsze jest ryzyko, że może mu się to spodobać. Tego nie będzie robił, tego nie będzie robił. Dobra, puści oko do olej i wrzut na wolę, proszę. Jest wkurzający. Tak. Losko, nie... Dziękuję. Paraliż. Chyba już tutaj byliśmy. W rzeczy samej. Okej, okay. Ten dostaje obrażenie.
bo zaczął przy Samancie. Atakuje Samantę. Nawet spróbuje... A nie, czekaj, nie chce atakować Samanty. Nope, 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 nope. Wróć. Ona za bardzo płonie. Dobra, rzut na wolę. Będzie dotykał. Że ja? Aha. Yep. Normalnie by atakował, ale że zrobiłeś sobie buffy, to... 18. Okej, okay, wystarczy, żeby go odeprzeć. No i teraz ciekawy rzut. A pagę kurwa mać. To dobrze czy źle? Niedługo zobaczymy, I guess. Znaczy either way win, albo walczy z nami. Nie, znaczy tak coś jak będą dwa smoki. Teraz. Jakby co, to obstawiam na naszego. Dziękuję. Tym bardziej, że jeszcze obrażeń nie dostałem. Odpukujący. Dobra. A widzicie, jak Ksander, który dotąd klęczał, opierając się też rękami o ziemię, jego ręce zwijają się w pięści. A... mamroczy coś do siebie, po czym krzyczy: nie odbierzesz mi umysłu tak łatwo! Samantha! Dobra, to są oba te, mają leję sparaliżowaną, próbują ją ubić. Dobra, to robię full attack. Tak, tak, to są dwie akcje. Zaczniemy od tego, który jest bliżej Lei. Zobaczymy, jak wejdzie. I dash. A, tu nie weszło. Nie wiem, 15 weszła? 15 chodzi. Okej, okay, no to tutaj będzie 11 obrażeń. Okej, okay, w tego najbardziej po prawej? Po lewej, tego co bije w tą. A, tego. Mhm. Jasne. Leje. Okej, okay. Cyk, zadane. Dobra, i chcę rzut na wiedzę na stan tych duchów. Okay. Nie, chcę rzut, nie, inaczej, chcę rzut na wiedzę nad tego, co się dzieje z tym CO. Ja widzę, że okay. Walczy, że krzyczy, ale co to oznacza? Aha. Dziesięć. Mniejszy poziom trudności przyszłych rzutów na wiedzę. Okej. Okay. Okej, okay. To wszystko? To wszystko. Leja. Co mogę zrobić, kurde? Nie wiem. Próbujemy cholera złamać tego Gold Person. Dlatego, czy ty mogę, ci za, mogę ci zaoferować rzut na religię z niskim poziomem trudności. Znaczy nie na religię, tylko na boską interwencję z niskim poziomem trudności. A, no tak. Mówisz? W tej sytuacji. Z niższym niż zwykle DC. Okej. Okay. To jest z poziomu. Tak. Dlatego, czy tylko ja zauważam, że podejrzanie dużo kasterów ma to Hold Persony? To jest jeden z lepszych czarów w tym systemie. Jop. Dlaczego miałbym go nie używać? Czy mi się zastanawia, czy na tych akademiach magicznych są jakieś takie długie dyskusje, czy brać Hold Person, czy nie. Panie! Panie! Witness! Leja, w miarę jak szarpiesz się w
magicznych więzach, które otoczyły twoje ciało. A jak patrzysz na CEO firmy Akariu, który toczy własną walkę z istotą próbującą spętać jego duszę. Czas zdaje się spowalniać. Słyszysz brzęczenie łańcuchów. Trzask pękających ogniw. I twój Bóg pojawia się przed tobą. Patrzy przez chwilę. Po czym dotyka twojego czoła natychmiast dispelując Hold Person. I mówi... Losy wolności i zniewolenia ważą się w tym miejscu. Nie mogłem stać bezczynnie obok. Odpowiadam Kasyusowi. Dziękuję. Nie zamierzam pozwolić, by ta istota zniewoliła więcej innych. A pan patrzy jeszcze raz na Zondara. Duch, z którym walczy ten smok, jest dużo potężniejszy. Los walki wisi na włosku. Kolejne sekundy przeważą w jedną albo drugą stronę, która wola jest potężniejsza. Jeśli możesz coś zrobić, by mu pomóc, teraz jest moment. Okej, skinam głową. Tutaj. Widzę ten. Okej, dostałem informację, że on jest smokiem, tak? Aha. Kasius mówi jeszcze jedno. Nie jestem jedyną istotą z planów zewnętrznych, które interesują się twoim losem. Lekko dotyka opaski na twoim oku, tak tylko opuszkiem palca przesuwając po niej. Te więzy w końcu też musisz zerwać. Myślisz, że co ja zamierzałem zrobić po tym, jak mi drugi raz tego Kejza zawaliłeś? Słuchaj, dosłownie to, co pisałem Brylowi. Okej. Okay. Przekleję ci. A po czym jego wzrok... unosi wzrok gdzieś w górę. Odruchowo podążasz za jego wzrokiem i widzisz odległy czerwony blask. Nadchodzi czas wyboru. Z której mocy zechcesz skorzystać, aby stać się bohaterką, której ten świat potrzebuje. Nie możesz być zachłanna i mieć wszystkich z trzech. Powiem na to. Nie jest istotnym, skąd pochodzi moc, ale w jakim celu zostanie użyta.
Dobra. Okej. Zatrzymany na chwilę upływ czasu wraca do normy. Czujesz, że paraliż opuścił twoje ciało. Ponadto czujesz, że jakąś nadnaturalną ochronę przed efektami, które odebrałyby ci kontrolę. Do końca tej sceny. Dobra. Więc... Ja coś nie lubię, jak ktoś pęta jego paragona, nie? Dostałem informację, że Zandar jest smokiem. Więc tak, po pierwsze, zamiast akcji wiedzy krzyczę do pana z Moka zachętę. Panie z Moku, chyba nie pozwolisz, by zostać i zostaniesz totalną kliszą, będąc pętanym przez złego maga i zostając jego smokiem. Rzuć to jest raz. Wrzucacie na coś? Dyplo. O! W końcu okay. Dodajesz bonus do kolejnego rzutu na wolę. To jest raz. Druga rzecz, to Leia ma bardzo ten... mocno energię... sam się chciałeś bawić w Gaze'ów i rzucanie sobie spojrzeń. Aha. Więc po krzyczeniu tego zwracam się do pana wampira. Nie, tylko ty masz magiczne spojrzenia. Poczuj pełnię mej potęgi. I zrywam opaskę. Doskonale. Otwieram odpowiednie tabelki. Ej. Exodia, przyzywam cię. Okej, okay. To co się dzieje po pierwsze, to natychmiast twoje uwolnione oko rozbłyskuje fioletowym światłem. Czy 95 to dobrze, czy źle? wszyscy słyszycie głos obserwatora, mówiący... Cieszę się, że wreszcie ktoś przemówił ci do rozsądku. Ta opaska naprawdę ogranicza nas oboje. Odpowiadam mu. Ale to istotne jest, żeby opaskę zdjąć w klimatycznym momencie. Na przykład, gdy piękna, magiczna bohaterka jest w tarapatach i jej magiczny towarzysz wykorzystuje swoje umiejętności, by ruszyć jej z pomocą. On wzdycha tylko.
ostrzegam, że jeżeli założysz to cholerstwo znowu... Przez twoje oczy znalazłem lepszego kandydata. Odpowiadam, ale ta opaska jest stylowa i dobrze pasuje do mojej fryzury. Nie będę ograniczony przez magiczne zabawki twojego rodu. Ktoś inny będzie moimi oczami. Skoro ty nie wywiązujesz się z tego zadania. Leia ma... mrocze... więc jesteś się typem grampy kompaniona. Po czym mówi? Ale tymczasowo mam pewien układ z łamiącym łańcuchy. I przed tobą pojawia się... Gdzie jest ten brzydal? Dobra, szybciej znajdę tutaj tokena. Powiedział Paweł i nie znalazł. To było to? To było Paweł. Whee. Demoniczna bestia. Summon off. Tak. Rzuciłeś znowu. Pierwszy raz od walki z summonerką rzuciłeś skutecznie na summonowanie. Alrighty, i ponieważ mamy równo 11, to myślę, że... Zostały mi jeszcze jakieś akcje? Tak, możesz jeszcze zrobić swoją turę. Znaczy, powiedzmy, move action poszedł na dramatyczne zdejmowanie opaski i tak dalej. Zrozumiałe. Jak na złość nie mam możliwości szadży. Dobra. Standardowo niech pójdzie na walnięcie w to. Okej. Okay. Jakieś jeszcze bonusy, czy to D28 jest już final? To powinno być final. Dobra. Jasne. Nie wystarcza, żeby go zniszczyć, ale widzisz, że jego esencja sączy się we wszystkich kierunkach. I teraz to będzie chyba wszystko. Okej. I następnym razem zaczniemy od akcji Glowa. Okej, brzmi dobrze. Ja się będę musiał ewakuować.